Jedymy z tym koksem. Hello wszystkim, dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik i postanowiłam, że zrobię taką nową serię na kanale, a mianowicie top 5 moich ulubionych kosmetyków do właśnie makijażu i dzisiaj pójdą szminki, top 5 szminek na wiosnę, lato, takich żywych kolorów. I jeżeli właśnie wam się ta seria spodoba, to zrobię więcej tych filmików i jeżeli byście właśnie chcieli więcej filmików, to następne jakie bym zrobiła, to byłby właśnie top 5 takich nude pomadek właśnie do ust. Ale dzisiaj przechodzimy do takich żywych pomadek na wiosnę, lato, top moich 5. Także zaczynamy z tym filmik. I na początku zaczynamy z pierwszym produktem do ust i jest to Manhattan Soft Lip Cream. I co ja mogę wam o tym produkcie powiedzieć? Bardzo lubię ten produkt. Utrzymuje się przedługaśnie na ustach, po prostu tak się wpija w usta i co jest fajne, to nie wysusza ich. Zrobię wam też tu zbliżenia, jak nakładam z kolorem, właśnie jak wyglądają na ustach te produkty. Uwielbiam ten produkt. Niestety wycofali je właśnie z szaf Manhattanu, ale możemy je znaleźć na różnych drogeriach internetowych, także spoko. I ja mam tutaj kolorek 54L. Naprawdę polecam wam, jeżeli nie lubicie poprawiać sobie ust i chcecie mieć coś, co wam się utrzyma cały dzień, jak nałożycie i nie wysuszy wam ust, zostanie ten kolor, to właśnie polecam właśnie te Manhattan Soft Lip, Soft Matte Lip Cream. Naprawdę świetny, świetny, świetny produkt. Kolejny produkt to będzie szminka oczywiście z Golden Rose Velvet Matte Lipstick i to będzie czerwień. 18, już kultowa na YouTubie szmineczka, ma przepiękny kolor, bardzo długo się utrzymuje, jest właśnie kremowa przy nakładaniu, potem się robi taka bardziej matowa. Bardzo, bardzo fajna szminka, także też wam bardzo polecam i kosztuje około 10 zł. Ups, wszystko mi leci, słuchajcie. Kolejne produkty, kolejny, trzeci już produkt do ust, to będą konturówki. Ja powiem wam właśnie o dwóch kolorkach i policzyłam to jako jeden produkt do ust. I są to konturówki z Classics, też prześwietne konturówki, bardzo kremowe przy nakładaniu, bardzo długo się utrzymują na ustach, nie wysuszają ich. Bardzo wam polecam i są to piękne kolory. I ja mam w kolorku, w numerku 306, też kultowy numerek już na YouTubie. I w numerku 320, chyba już wam o tych konturówkach mówiłam, naprawdę są świetne i kosztują jakieś grosze, 4-5 zł, coś takiego, super, naprawdę polecam po nie sięgnąć właśnie z Golden Rose. I jeżeli chodzi o czwarty produkt, to będzie to w takiej formie błyszczykowatej Fuchsia Liber Color Boost z Bourjois. Bardzo fajny produkt, ja bardzo często go noszę, jeżeli nie chcę czegoś tak bardzo mocnego na ustach, a co da mi fajny kolor, to właśnie noszę ten produkt i to jest taki błyszczyko-pomadka taka właśnie z Bourjois. Bardzo fajnie nawilża usta, nie wysusza ich i o dziwo kolor się dosyć długo utrzymuje i nie robi się tak, że jak na przykład zjecie coś lub wypijecie, to w ciągu dnia wam się nie zbiera ten produkt właśnie na ustach dookoła, tylko ładnie tak schodzi ten kolor, ale jest jeszcze widoczny na ustach, także super. I ostatni ulubiony produkt to będzie L'Oréal Paris seria Rouge Caress. Uwielbiam tą pomadkę, jeżeli chcę coś szybko nałożyć, mieć fajny kolor na ustach, naprawdę świetny, świetna pomadeczka. Widzicie, już zrobiłam taki dziubek, jak możecie zobaczyć. I jest to taki piękny właśnie żywy róż. I jak wam mówiłam ostatnio też, to jest taka konsystencja masełkowata właśnie i przypominają mi właśnie te produkty, ta szminka mi przypomina Lip Butter z Revlonu i ja jego mam w numerku 07, Cheeky Magenta, przecudowny, naprawdę fajnie nawilża usta, bardzo wam polecam, bo naprawdę warto zakupić. Ja akurat kupiłam ten produkt na przecenie, też są na jakichś drogeriach internetowych te szminki, naprawdę polecam właśnie zainwestować w tą szminkę, to naprawdę jest super. I taki bonusik powiem, jeżeli chodzi o szminki i też o formułę szminek, to będzie szminka z Maybelline, z tej serii Color Sensational. Ja mam ją w numerku Pink Punch, też mnóstwo razy ją wam pokazywałam
I to jest taki bonus, naprawdę też warto właśnie sobie przetestować tą szminkę, bo jest bardzo kremowa, fajnie się utrzymuje na ustach i naprawdę bardzo, bardzo Wam ją polecam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że właśnie taki szybciutki filmik Wam się podoba, właśnie top 5 moich takich szminek na wiosnę, które są naprawdę świetne i długo się utrzymują na ustach. I jeżeli właśnie chcecie więcej takich filmików, to dawajcie grubaśnego kciuka, subskrybujcie na dole, jeżeli jesteście nowi, ten filmik Wam się podobał. I napiszcie mi właśnie w komentarzach, czy macie któryś z tych produktów do ust i Wam się sprawdził, czy może chcecie właśnie, jak wcześniej Wam mówiłam, czy chcecie więcej tych serii top 5 kosmetyków ulubionych. I ja już uciekam i widzę się z Wami w piątek. Pa, pa! I to by było... I to by było... I ostatni produkt to mój ulubiony, po prostu ukochany. Czekajcie, odłożę sobie to. Ostatni ulubiony produkt, właśnie piąty z tych. I będzie to test na żywo. I ostatnio właśnie Wam się spodobał test na żywo, także postanawiałam, że zrobię kolejny, bo mam dwa nowe produkty, które zagościły w mojej kosmetyczce. I właśnie to będzie produkt dla